Na pewno emocje cały czas są, bo jeszcze czuję, że gdzieś ta adrenalina jest we mnie i myślę w całej drużynie, także dzisiaj ciężko będzie usnąć, bo na pewno nie dość, że awansowaliśmy do finału Pucharu Polski po raz drugi w historii klubu, to zagraliśmy, myślę, bardzo dobry mecz i przede wszystkim mecz, który dla kibiców przed telewizorami i dla nas był bardzo emocjonujący, bo pod koniec szczególnie się mocno zagotowało z obu stron, Krakowie rzuciło wszystko na kartę, wyrównała. My jeszcze świetnie odpowiedzieliśmy i tak naprawdę te emocje były duże i jedyne co teraz trzeba zrobić, to jak najszybciej się zregenerować, bo już w sobotę kolejny mecz, także cieszymy się bardzo, ale musimy jak najszybciej ochłonąć, bo w sobotę bardzo ważny mecz. Przez to, że Krakowia wyszła bez takiej klasycznej dziewiątki, miała dużo takich zawodników o charakterystyce takich, którzy chcieli być pod tą grą, bardziej wyszkolonych technicznie i przez to były takie momenty trudniejsze, gdzie spychali nas do defensywy i musieliśmy bronić się trochę głębiej, ale odpowiadaliśmy agresją, odpowiadaliśmy organizacją gry i przetrzymywaliśmy te trudne momenty, strzeliliśmy bramkę i tak naprawdę myślę, że z przebiegu całego spotkania zasłużyliśmy na tą jedną bramkę więcej, bo mimo wszystko gdzieś ta jakość piłkarska była po naszej stronie. Na pewno bardzo cieszę się z tego gola. Myślę, że od tego momentu będzie mi trochę łatwiej tak z psychologicznego punktu widzenia, bo na pewno potrzebowałem tego gola. No, a z perspektywy meczu myślę, że tutaj naprawdę trzeba docenić i pochwalić po raz kolejny zachowanie Kamila Piątkowskiego, który w kolejnym meczu notuje asystę, tak naprawdę świetnie wprowadził piłkę i dośrodkowo mi tak naprawdę na nos mi się udało złapać plecy Dawida Szymonowicza, w odpowiednim timingu dostałem piłkę na głowę i wykończyłem po prostu. Na pewno ciężko mówić dzisiaj o szansach i o analizowaniu przeciwniku, bo do tego meczu jest jeszcze dużo i w międzyczasie mamy kilka meczy w lidze, na których musimy się skoncentrować, ale myślę, że Arka Gdynia to jest drużyna ekstraklasowa, pomimo tego, że dziś występuje w pierwszej lidze, to tak naprawdę jak się przejrzy ich skład, jest 3/4 zawodników, którzy mają przeszłość w ekstraklasie. To, że tymczasowo są w pierwszej lidze, to tak naprawdę nic nie znaczy. Wiemy, że szczególnie w polskiej piłce nie ma łatwych meczów, a jeżeli Arka doszła do finału i pokonała inne drużyny, to na pewno na ten finał zasłużyła, także nie będzie to łatwy mecz, ale wiem o tym i jestem przekonany, że będziemy do tego meczu bardzo dobrze przygotowani i skoncentrowani. Wiemy, że w Lechu doszło do zmiany trenera, ale tak naprawdę my musimy się skupić na sobie, tak naprawdę są tylko 2 dni na regenerację, także trzeba po prostu do tego meczu przygotować się jak najlepiej, wykorzystać ten czas do maksimum, bo tutaj nie ma tygodniowego mikrocyklu, tylko tak naprawdę zaczynamy maraton grania co 3 dni i na pewno każdy będzie potrzebny, każdy musi dać się wszystko, bo wiemy jakie mamy cele i chcemy je bardzo zrealizować.